Cześć, tu Asia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać mój najnowszy album. Album jest zrobiony z papierów Craft O'Clock z kolekcji Adventure Await. I tak wygląda. To jest taki album bardziej w typie folio, ale takiego dużego folio. Tutaj mamy zamknięcie. Tutaj te elementy to są die-cuts, które są jakby do kolekcji. I teraz tak, tutaj mamy stronę na zdjęcie i tutaj też ewentualnie można, chociaż to jest, tak jak widzicie, jakby okładka, można powiedzieć. I teraz tak, tutaj mamy kieszonkę, dwa die-cutsy, w kieszonce mamy kartę, taką, która też jest, to jest dołączona do kolekcji, taką matę, tutaj mamy kopertkę i dwa tagi wycięte też z takich dodatkowych elementów. I tutaj tekturka jest dedykowana tej kolekcji właśnie. I teraz tak, tutaj mamy belly band, w belly band mamy kartę i tutaj podnosimy ten element podróż, napis podróż, tutaj można wkleić zdjęcia. I teraz tak, tutaj mamy taki niedoklejony, też die-cut podklejony papierem kraftowym. Otwieramy dalej. I teraz tutaj też mamy kieszonkę. W kieszonce mamy tagi i bilecik. Otwieramy. Dajemy w dół. Tutaj mamy miejsce na naklejenie zdjęcia. Tutaj, w tym miejscu, powiem Wam, że ten album jest fajny, ale troszkę nieporęczny. Tutaj mamy napis wspomnienia, tutaj można nakleić zdjęcie i tutaj też mamy dwa miejsca na zdjęcie. I tutaj tekturka, taka chyba moja ulubiona, piękny jest ten balonik. Po prostu jest rewelacyjny, bardzo mi się podoba. Otwieramy dalej. Tutaj mamy kieszonkę boczną. W kieszonce mamy, tak jak wcześniej, tutaj taka jest karta, mapa. I tak, i to podnosimy do góry. To jest taki świetny, świetny ten papier. Rewelacja. Miejsce na zdjęcie. Tutaj kolejne miejsce na zdjęcie z napisem przygoda. I ostatnia już strona. Tutaj mamy taką klapkę. Ona nie ma magnesu, ona po prostu jest taka luźna, że tak powiem. I tutaj mamy włożone. Mamy tak, drugi tak, trzeci. I jeszcze taki bilecik, to też jest die-cut z kolekcji, z arkusza die-cutów. I teraz tutaj mamy też element. To już element akurat, który jest wycięty, on jest z mojej kolekcji, podklejony tutaj takim elementem, tak zwanym ciasteczkiem. Otwieramy miejsce na zdjęcie, tu również miejsce na zdjęcie i to otwieramy w dół. Tu jest miejsce na zdjęcie. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie i mamy napis wyprawa. I ciach. Tu zamykamy, tu zamykamy, tu zamykamy, tu zamykamy. I tak wygląda ten album. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tak wygląda od góry, tak jak widzicie. Tutaj nie ma zdjęć. Tutaj jeszcze troszeczkę tak luzu jest, żeby właśnie te zdjęcia się zmieściły. Także tak. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I do zobaczenia w następnych filmach. Pa!